Były prezes Orlenu Daniel Obajtek przypomniał na naszej antenie, jak wtedy, gdy stał na czele spółki, przebiegał proces uniezależniania polskiej energetyki od rosyjskiego wpływu. W programie Rozmowy Niedokończone były prezes Orlenu Daniel Obajtek mówił o tym, jak spółka zmieniła kierunki dostaw po wygranych przez PiS wyborach w 2015 roku. Za czasu Platformy prawie że ze 100% ropy było z kierunku rosyjskiego. Prawie 100%. Nawet jak odcięto rurociąg do rafinerii w Morzejkach, to brano ropę rosyjską poprzez firmy pośrednicze. Proces transformacji w spółce był wieloletni. Nie czekaliśmy na wojnę, tylko w momencie, kiedy wybuchła wojna, 70% ropy szło już z innego kierunku. 70%. Daniel Obajtek tłumaczył, że nie było możliwości zerwania kontraktów bez nałożenia sankcji, bo wiązałoby się to z płaceniem za ropę, jakiej byśmy nie odebrali. Podkreślił, że Polska podobny wysiłek odejścia od rosyjskich wpływów na energetykę wykonała w obszarze gazu, między innymi poprzez rosnące wydobycie. Wydobywaliśmy wtedy 4 miliardy metrów sześciennych gazu, dziś wydobywamy około 8 miliardów metrów sześciennych gazu z naszego wydobycia. Wpływ na to mają kolejne złoża w Norwegii, z których korzysta Orlen.